Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tybal Games i witam was w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. Słuchajcie, przechodzimy sobie tutaj w rynek pracy. Szybkie zlecenia, bo tylko na razie to mamy dostępne. No i oczywiście szukamy sobie zlecenia, które będzie odpowiadało jak najbardziej naszej osobie. No i myślę, że Hamburg. Do Hamburgu jeszcze nie jechaliśmy, co powiem z Kassel do Hamburgu. Myślę, że moglibyśmy się wybrać. To jest trasa może nie najdłuższa, ale jedna z bardziej dochodowych, pomijając oczywiście gabaryty. 106, 104, moment, bo tu mamy na 100. 106 i mam 250 km. Woda gazowana, ciekawe. Felgi do ciężarówek, 18 ton. Mamy dłuższą trasę. No i myślę, że 2 zł na kilometrze nie zrobi nam jakiejś tam dużej różnicy. Ale myślę, że możemy sobie tą trasę śmiało przejechać, nieco dłuższą, czyli 328 km niż poprzednia, o 100 km będzie to trasa dłuższa. No i przyczepa przegubowa, czyli po prostu będziemy w tandemie sobie tutaj jechali tak jak poprzednia. Ok, znajdujemy się w takiej sytuacji na placu, no i tutaj jest troszkę lepsza sytuacja niż poprzednio, ponieważ mamy pierw długą naczepę, potem dopiero mamy krótką naczepę. Odpalamy nasze autko, wsiadamy do środka, no i oczywiście ruszamy w trasę, ponieważ mamy tutaj trasę przewidzianą na 5 godzin 16 minut, na godzinę 20:11 powinniśmy być na miejscu. Oj, uderzyłem się, zagapił i po prostu włączyłem kierunkowskaz, no i też zacząłem skręcać w drugą stronę. To też mogłoby mieć negatywny wpływ. Okej, dobra, jak mnie przepuszczasz, to fajnie. No i oczywiście na naszym koncie zyski się robią coraz to większe. Myślę, że do końca grudnia my tutaj sobie tak naprawdę będziemy w stanie już zakupić własną ciężarówkę i znacznie zwiększyć zyski z własną ciężarówką, ale mało tego, jeśli wejdziemy w posiadanie własnej ciężarówki, to i też będziemy mogli sobie zakupić własną naczepę, dzięki czemu i nawet i te zyski będą przez nas zwiększone. Ale to oczywiście wszystko w swoim czasie. Póki co na razie musimy się skupić na tym, co tutaj mamy. Będę tej światła na strzemię 20:10, jakby co. Planowany czas dojazdu. Czyli z Kassel, jak dobrze pamiętam, do Hamburga jedziemy. Jedziemy z felgami do ciężarówek. 18 ton ładunku widzimy. Czyli na ogół mówiąc, trasa niespecjalnie długa, 324 km do przejechania jeszcze mamy. Ja tutaj oczywiście zapomniałem sobie przestawić tego, żeby kamera wracała na swoje pole. Ok, fajnie, że tutaj akurat wskoczyło nam zielone światełko. Druga sprawa, do końca też nie wyhamowaliśmy, dzięki czemu nie straciliśmy tej prędkości. Tutaj już by mogło się przełączyć, ale widzę bardzo pornie, o właśnie. Czyli też tutaj z zera nie wyszliśmy.
No i w tym momencie czas nam tutaj się już naszej podróży skraca. Ponieważ już planowany czas dojazdu jest godzina 26. A wiem, że i przypuszczam nawet, że do tej godziny 19 spokojnie sobie ten czas uszczypniemy, czyli gdzieś tam godzinka tutaj nam ucieknie, o ile nas nie będą blokowały cały czas po drodze światła i te niepotrzebne zakręty. Właściwie te skrzyżowania, tak? Bo praktycznie cały czas to my tutaj się kulamy na skrzyżowaniach, ale całe szczęście już za chwilę będziemy wjeżdżali sobie na główną trasę, także my powinniśmy tutaj właśnie tego czasu najwięcej nadrobić. Nie, automatycznie, gdy jedziemy dużo więcej niż nam tutaj licznik pokazuje, właśnie nim to ograniczenie nam pokazuje, czyli tutaj przykładowo 60 km na godzinę, ale i my jedziemy teraz 120, czyli jeszcze raz z taką prędkością, jak mamy prędkość sugerowaną, to ten czas tutaj nam dużo szybciej i dużo milej upływa. No i najważniejsze teraz w tym wszystkim jest to, by dojechać z tymi felgami do ciężarówek w 100%, nie uszkodzić ich, nie uszkodzić samochodu, nie uszkodzić naczepy, ponieważ nie chcemy uszkodzić towaru, którym właśnie są felgi do ciężarówek, nie chcemy ich przede wszystkim pogiać. Ponieważ sami też będziemy mieli własną ciężaróweczkę, sami też będziemy korzystać z takich felg w przyszłości, więc musimy o to zadbać, żeby w 100% taki ładunek dostarczyć. W tym momencie 153 km na godzinę, 154. No i wydaje mi się, że my tutaj ogólnie jedziemy na rekord. Gdzieś delikatnie przekroczyłem. Nawet czułem, że przechadzę, ponieważ zbyt blisko już jechałem tego pojazdu. Tu mam 80, mimo to 168, 170 km na godzinę. Troszkę wyhamujemy, bo mamy zakręt i pojazdy osobowe. No i tutaj musiałem mocno wyhamować. Mam nadzieję, że za chwilę zjedzie. Ok, tu ponownie nam się pojawił trzeci pas, dzięki czemu możemy znowu przyspieszyć. Na Hamburg prosto, więc jedziemy dalej prosto. Słuchajcie, 130 km na godzinę. Na takiej prędkości tutaj sobie wyhamowaliśmy ze 170 km na godzinę. No i ogólnie można powiedzieć, że to jest tutaj jeszcze mój rekord w tej grze, 170 km na godzinę z załadunkiem. Także no z szacem tutaj na pewno bardzo dużo uszczypnęliśmy na tamtym odcinku. Podniesienie osi nieco, to miało być P, wycieraczki, ok, trochę przyspieszymy. Ogólnie to, że spadnie nam tutaj deszcz, jest naprawdę bardzo, bardzo wielka rzadkość. Chyba więcej mamy jakieś objazdy i więcej mamy losowych zdarzeń. Ale no cóż, i tak też właśnie musi tutaj być. 150 km ponownie. Wyśpieszamy wycieraczki. Przez chwilę nam nie popada. I ponownie. 150 to jest chyba maks tej ciężarówki, tam wychodziliśmy z główki. No okej, okay, skoro się da z taką prędkością jechać, to dlaczego nie mamy z niej korzystać?
No ile, tak jak mówiłem, najgorzej czy coś, tutaj sobie odwalimy. Tak to wygląda z zewnątrz. Ok, wracamy do kabiny kierowcy. Na 150 km na godzinę praktycznie cały czas tutaj trzymamy. Póki co na razie jedziemy cały czas prosto. . 75 km do celu i 157, to już jest no taka prędkość, taką ciężarówką, to już jest na pewno zabójstwo, ale na trust. A dobrze się nam tutaj tą ciężarówką jedzie. Od razu wiedziałem, że będzie najlepiej sobie wybrać tą trasę. Ok, będziemy tutaj zjeżdżać na Hamburg. Na tym zakręcie, no to już jest mega dużo. Kurde, 120 na 80, no to już jest pełen szacun, że się tam zmieściliśmy bez żadnych awarii. Nie wiem, chyba ktoś mi się tutaj właśnie myszki bawił, bo nieraz jest tak, że ona gdzieś tutaj mocno rzuci, szarpnie. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ostatnie 13 km i praktycznie będziemy u celu. Oj, dobra. Nie przejechaliśmy. I to całe szczęście. 18, słuchajcie, 18 godzina, ja tutaj miałem być około 20:20, a się zrobiła nam godzina 18:10. No i praktycznie ostatnie 12 km do celu, czyli praktycznie można powiedzieć, że dzięki tej prędkości, z którą tutaj jechaliśmy, uszczepniliśmy sobie trasy na... Kurde, nawet nie wiem, kiedy przestał deszcz padać. Uszczepniliśmy sobie trasy na 2 godziny. Czyli w tym momencie odkryliśmy miasto Hamburg. No i pięknie kolejne zielone światło. Czyli wszystko wskazuje na to, że pojedziemy, jedziemy przynajmniej na razie bardzo płynnie z towarem. Czeka nas tutaj praktycznie chyba jeszcze jedno światło, bo jeszcze dwie pary, na pewno jedna, która znajduje się już przed nami. Póki co na razie jest czerwony, więc sobie tutaj nieco wcześniej zaczniemy wyhamowywać. Ja wolę, jak pomału się tutaj jednak będziemy zataczać pod inne pojazdy. Nawet 10 km, czyli nie jest zegar, 10 km ruszamy w dalszą trasę. I weko, czyli mamy tutaj dealera prawdopodobnie. Ok, czyli mamy dealera marki Veko. Dobrze, my tutaj będziemy wjeżdżać tę firmę. Dosyć łatwy sposób odnośnie tutaj parkowania będzie. Już tylko praktycznie zawijamy przez bramę i podjeżdżamy do punktu, gdzie po prostu musimy zostawić nasz pojazd. Ok, hamulec ręczny rozprzęglamy.
No i doskonale. Przejechaliśmy 328 km w czasie 3 godziny 16 minut. Tam bodajże mieliśmy 5 godzin 18 minut, coś w tym stylu. Czyli praktycznie mówiąc, uszedliśmy tutaj sobie 2 godziny. No i tutaj dostaliśmy kilka bonusów, czyli mianowicie wynagrodzenie podstawowe, czyli za kilometr każdy, premia za wprawę, premia za dostawę na długi dystans, chyba po 250 km, jeśli o to chodzi, premia za szybką dostawę, 900 złotych i 65 punktów doświadczenia. No i oczywiście bonus za manewrowanie na strzepę, tylko 20 punktów, co dało nam tutaj 495. No i oczywiście skoczyliśmy na kolejny poziom. Kolejny poziom, czyli mamy entuzjasta. No i oczywiście przypisujemy tutaj sobie punkty oszczędności, nawet 10% paliwa w trakcie jazdy z naczepą. Bez zlecenia 10%, nie, no to na razie nas tutaj może nie interesuje, ale nowy dystans, tak, dostawy do 550 km, 10% wyższe wynagrodzenie za dostawy powyżej 350 kilometrów. To myślę, że to sobie rozwiniemy w pierwszej kolejności. Tutaj będziemy mieć 10% wynagrodzenia wyższego wzrost 5% za dostawę ładunku wysokiej wartości. 10% wyższe wynagrodzenie, wzrost 5% za dostawę. No dobra, czyli to będzie tutaj na pewno gdzieś w przyszłości przez nas rozpatrywane, żeby sobie takie zlecenia po prostu przyjmować. Póki co ja się z wami będę żegnał. Jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Ja mówię wam cześć, cześć.